Przypadł mi w udziale tekst dotyczący chyba najmniej znanego epizodu, bo tak należy określić ten fakt, w dziejach Tomasza Arciszewskiego. Ja, pisząc biogram do słownika, miałem ogromne problemy z napisaniem tego fragmentu dotyczącego właśnie jego pracy ministerialnej. I rzeczywiście okazało się, że ci autorzy, którzy pisali te krótkie teksty, to są dwa artykuły akurat poświęcone, tak naprawdę albo w ogóle podawali lakonicznie informacje. Był ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie lubelskim, albo dwa zdania, że w rządzie Moraczewskiego próbował walczyć z NDK-ami, generalnie tyle. Czasami nawet tekst nie mieścił się w jednym, czy był tylko jednym akapitem. Stąd rzeczywiście podjąłem ten trud badań. Baza źródłowa jest nader skromna, to znaczy udało mi się dotrzeć do protokołów, bo takowe są, rządu lubelskiego, czyli tego rządu, który powstał oficjalnie 7 listopada 1918 roku. One się znajdują w archiwum RGWA w Moskwie, ale dzięki profesorowi Wołosowi udało mi się te materiały uzyskać. One wnoszą pewną wiedzę na temat tego rządu, dużo mniejszą na temat Arciszewskiego, co oczywiście też skłania do pewnej refleksji, że nie był kluczową postacią tego gabinetu i to raczej nie ulega wątpliwości, chociaż muszę też powiedzieć, że same protokoły rzeczywiście są protokołami, nie są to scenogramy, bo z reguły jest tak, że późniejsze protokoły w pewnej mierze już dają nam lepszy obraz sytuacji. One się zresztą znajdują w archiwach Maknowych, zostały wydane drukiem, dzięki tutaj też panu profesorowi Kornatowi, a nawet nie dzięki, tylko przede wszystkim dzięki jego staraniom. Więc proszę Państwa, przede wszystkim zacznę, ale jeszcze jedną zrobię, przepraszam, zrobię jeszcze jedną dygresję. Ona dotyczy tytułu, bo minister pierwszych rządów II Rzeczypospolitej. I teraz zachodzi pewien dysonans. Czy rząd lubelski, tak zwany rząd lubelski, można określić pierwszym rządem II Rzeczypospolitej? A z mojego tytułu wynika, że jak najbardziej tak by należało to traktować w kontekście postaci Tomasza Arciszewskiego. Wszak był członkiem gabinetu Daszyńskiego, a następnie gabinetu Marczewskiego. Te dyskusje oczywiście trwają, też to jest profesorem Kłaczkowym w tamtym roku ją prowadziliśmy w kontekście właśnie słownika. Moje argumenty nie znalazły uznania, ale proszę Państwa, też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że nie będę wchodził w ten spór, czy on jest zasadny, czy nie. Nie ulega wątpliwości, że ten rząd lubelski dał absolutną podstawę kolejnemu rządowi. On de facto był taki sam personalnie. Tam się zmienił praktycznie tylko i wyłącznie premier. To może nas prowadzić do jakiejś konstatacji. Czy prawdziwej? Pozostawiam to już do Państwa oceny. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o rząd, tak zwany rząd lubelski, skąd się Arciszewski w tym rządzie w ogóle wziął? Sytuacja ogólna, nie będę tutaj tak szczegółowo naświetlał, była taka, że jak kończyła się pierwsza wojna światowa, my to oczywiście wiemy dzisiaj, że ona się już kończyła, Austro-Węgry tak naprawdę były na granicy kapitulacji, a Lublin był stolicą okupacji austriackiej, ale to było za mało generalnie, żeby myśleć o stworzeniu tam rządu. Tam była inna sytuacja. Tam byli
też ten generał gubernator, który był z pochodzenia Chorwatem, niespecjalnie przejawiał tutaj wolę walki, co nie znaczy, że oddał stanowisko bez warunków. Natomiast na terenie tej okupacji, a szczególnie właśnie w Lublinie, działała POW i to dawało szansę na to, żeby taki rząd stworzyć. Po tym słynnym spotkaniu u Śliwińskiego 1 lub 2 listopada zapadła decyzja, mówiąc kolokwialnie, jedziemy do Lublina, chociaż część pojechała również do Krakowa, żeby polityków galicyjskich przekonywać do idei tego właśnie rządu narodowego, ale ta część pojechała do Lublina. I teraz, proszę Państwa, jeśli chodzi o Tomasza Arciszewskiego, powiem szczerze, nie ma potwierdzenia stuprocentowego, że on tego 2 listopada do tego Lublina pojechał. Ja nie mogę postawić takie... Nie ma potwierdzenia. Najprawdopodobniej tak było. Dlaczego? Bo kolejna sekwencja wydarzeń, mógł przyjechać też oczywiście dzień czy dwa dni później, ale ta kolejna sekwencja wydarzeń, a akcja dzieje się naprawdę dynamicznie, bo to jest między 3 a 6 listopada, jest taka, że przyjeżdżają socjaliści do Lublina, orientują się w sytuacji i ta sytuacja wcale nie wygląda tak, że to miasto jest w jakiś sposób już polskie. Nie wygląda też tak, że jest jakakolwiek siła, która mogłaby tych nieszczęsnych Austriaków z tego miasta przegonić. Pamiętajcie Państwo o kolejnej rzeczy. Jest w Warszawie rząd i jest Rada Regencyjna. Ta Rada Regencyjna i ten rząd dysponują realnymi środkami w postaci Polnische Wehrmacht. No można się zamachnąć z motyką na słońce, tylko to nic nie da, bo to słońce w ogóle nawet nie zauważy takiego zamachu. Pomimo tego i tutaj dzięki właśnie lokalnym politykom, tutaj szczególnie dzięki Władysławowi Kunickiemu tak naprawdę, i dzięki innym bezimiennym ludziom, którzy pomogli, czy jakby inaczej, nawet motywowali, tu się oczywiście pojawia Edward Rydz Śmigły, a więc człowiek, który dostanie władzę wojskową od Rady Regencyjnej, a więc i wejdzie w układ z tymi socjalistami i 6 listopada wieczorem zapada decyzja, ogłaszamy, że powstał rząd. W jaki sposób? Ogłaszamy poprzez manifest do ludu polskiego. On się pojawia o 4 rano, nawet wiemy dokładnie, 7 listopada 18 roku na ulicach miasta Lublina. Oczywiście mówimy o centrum miasta, o Placu Litewskim i krakowskim przedmieściu, ale to, proszę Państwa, zmienia absolutną konstelację. Na tym manifestie jest podpis Tomasza Arciszewskiego. Tomasz Arciszewski musi być, znaczy no, musi lub nie, bo to znowu mamy kazus Witosa, prawda? Witos, który figuruje, a w tym czasie nie jest. To samo dotyczy de facto Daszyńskiego, którego również nie ma. Czyli powstaje rząd poprzez ogłoszenie. Więcej, proszę Państwa, to nie tylko manifest, który jest znany jakoś bardzo szczególnie. Tam jest obwieszczenie, które się zachowało do dnia dzisiejszego, informujące, że powstał rząd, tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej. To jest oficjalny, jakby, no, taki dokument ma wagę wręcz oficjalną. Ludzie czytają, myślą sobie, no powstał jakiś rząd. Cały szereg nazwisk, oni się nie ukrywają, są, podpisują. Arciszewski zostaje ministrem pracy i polityki społecznej. Dlaczego akurat tego resortu? Nie wiem, tego mi się nie udało ustalić. Natomiast jakieś decyzje, znaczy ta konkretna decyzja, że on będzie tym ministrem, zapadła wieczorem 6 listopada. No musiała wtedy zapaść. W ostatniej chwili, kiedy przed wydrukowaniem manifestu, prawda? Czy potem tej informacji o rządzie. I powiem tak, to była znakomita decyzja, bo
Patrząc na to jego ministerialną działalność w późniejszym czasie, to on rzeczywiście był świetnym ministrem pracy i polityki społecznej. I bym powiedział więcej. On był tym ministrem, będąc ministrem poczty i telegrafów. I to jest ciekawe. Ale to za chwilę, bo chciałem skończyć ten wątek rządu lubelskiego. Co pokazują protokoły? Protokoły pokazują, protokoły nazwijmy to tak, te zapiski, o może to będzie lepiej. Pokazują, proszę Państwa, że politycy się zbierają, rozmawiają, rząd tak naprawdę konstytuuje się w nocy około 23, 7 listopada. Wtedy tak naprawdę ten rząd powstał, czyli wtedy w tym gremium zdecydowano i on się ukonstytuował, że premierem będzie Ignacy Daszyński, co widzieliśmy na plakacie. Tak? Podzielono stanowiska oficjalnie, to jest moment, w którym rzeczywiście ten rząd zaczyna działać. Jak sobie wyobrazimy skalę możliwości tego rządu, to ona jest naprawdę bardzo niewielka. Władza ogranicza się de facto do Lublina, może do szerokich przedmieści Lublina. Ale pomimo tego Daszyński próbuje prowadzić taką normalną działalność rządową na tyle, na ile to jest możliwe. Tam oczywiście dominują kwestie polityczne, a więc kwestia Witosa, ludowców, Galicji. To się generalnie nie udało. I tak naprawdę po wyjeździe Witosa, który opuścił pierwsze posiedzenie, było jasne, że ten rząd jest de facto rządem socjalistycznym. Pomimo tego oni dalej trwają. Nie ma żadnej dyskontynuacji. Jest drugie i trzecie posiedzenie. W zasadzie chyba dwa były, bo to trzecie się już de facto nie odbyło. Dlatego, że 10 była taka wielka manifestacja, dwie wielkie manifestacje poparcia dla tego rządu. Lublin już zareagował, mieszkańcy Lublina wiedzieli, co się dzieje, że powstał taki rząd, ale tego samego dnia rano przyjechał do Warszawy Piłsudski. Jak ta informacja dotarła do Lublina, to było już jasne, że tego rządu nie ma. To już jest tylko kwestia, jak my tę władzę przekażemy. Następnego dnia Daszyński wyjechał do Warszawy, zabierając ze sobą kilka osób. Czy był wśród nich Arciszewski? Nie wiem, nie udało mi się tego ustalić. Jeśli zważyć, że mamy kolejne dokumenty, które są sygnowane w Lublinie i to są dokumenty sygnowane przez ministra pracy lub ministra pracy i polityki społecznej, bo są dwie wersje, no to do tej Warszawy nie pojechał. Na pewno nie brał udziału w tych negocjacjach, które prowadzili socjaliści z Piłsudskim od tego, w zasadzie 13, czyli od tego momentu, znaczy one były wcześniej, ale formalnie od 13, kiedy Piłsudski tak naprawdę, kiedy rząd Daszyńskiego złożył dymisję i rozpoczęły się negocjacje nad kolejnym rządem. No, nie będę tu Państwu tego opowiadał, bo to Państwo generalnie wiecie. Tam był ogromny problem, marszałek miał problem, mówi, coście zrobili, po coście mi to zrobili, co ja mam teraz z tym zrobić, po co mi rząd socjalistyczny, jak my tu musimy budować państwo polskie, tak? Jak mamy narodową demokrację, jak ja mam kierować tym państwem tylko z wami. No, tak to, proszę Państwa, generalnie wyglądało. Faktem jest, że ostatni dokument, jaki udało mi się znaleźć, to jest właśnie ten 17 listopada 1918 roku wydany w Lublinie przez Ministerstwo Pracy. Czyli wskazywałoby na to, że minister Arciszewski w jakiś sposób musiał o tym generalnie wiedzieć albo wydał wcześniej i sam potem pojechał do Warszawy. Jeszcze 15 listopada prasa lubelska, Ziemia Lubelska, jedna z takich gazet, wtedy wcale nieprzyjazna Piłsudskiemu, napisała, że że negocjacje trwają, w kolejnym rządzie stanowisko ministra pracy i opieki społecznej będzie należało do socjalisty. Trudno sobie, proszę Państwa, wyobrazić, żeby
I chyba sobie nawet tego Arciszewski nie wyobrażał, aczkolwiek wiem, że wkładam, nie jest to uprawnione, tak? Ale chyba tak było, że no, skoro już zostałem, to może dalej będę. A kolejny rząd przynosi zmianę. Tomasz Arciszewski zostaje ministrem poczt i telegrafu. A więc co więcej, jest to, proszę Państwa, ministerstwo, które zostało stworzone z niczego. Ono po prostu powstaje, bo taka jest idea. Dlaczego? Bo to jest niezwykle ważny element funkcjonowania państwa. To jest, jakby nam dzisiaj, proszę Państwa, wyłączyli telefonię komórkową, to jest mniej więcej ta skala. Wyobraźcie sobie Państwo, że przestają działać telefony komórkowe. To jest jeden wielki chaos. Wszyscy zaczynają wpadać w panikę, bo nie wiedzą, co się dzieje. Tak? Nie wiemy, co się dzieje u dzieci, nie wiemy, co się dzieje u rodziny, nie wiemy i tak dalej. Nie wiemy, co się dzieje w państwie, bo nie działa sieć telefonii komórkowej. Dlatego Daszyński się uparł i takie ministerstwo powstało. Obsadzili nim człowieka, który nie miał żadnego pojęcia. Ale były osoby, które miały takie pojęcie. Na przykład ci z poczt i telegrafów pracujący dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tego jeszcze z poprzedniego rozdania. Proszę Państwa, Arciszewski dostał to stanowisko, przyjął to stanowisko i powiedział, że w zasadzie Moraczewski mu tak zasugerował, że jego właśnie nadrzędnym celem jest doprowadzenie do, jak tak to się wyrażono, pewnej łączności czy połączenia tego wszystkiego w jedną całość. Ale trzeba też wiedzieć, co się stało w czasie od 15 do 18 roku. Jeśli to się pojawiło w dzienniku urzędowym. Jeśli przed wojną na terenie Królestwa Polskiego istniało 700 urzędów pocztowych, to w roku 1918, czyli w momencie, kiedy Daszyński przejmował, było tych urzędów 164. 91 austriackich pod okupacją austriacką, 73 pod okupacją niemiecką. Czyli skala do odbudowy była gigantyczna. Więcej, większość z tych urzędów została, mówiąc kolokwialnie, ograbiona. Czyli po prostu ci, którzy wyjeżdżali, zabierali ze sobą to, co wartościowsze. Trudno się zatem dziwić, że sprawozdanie finansowe na koniec tego roku, przedłożone Radzie Ministrów przez Arciszewskiego, pokazywało stratę ponad 10 miliardów marek polskich. No to było nieuniknione. To znaczy, to nie jest zarzut do niego, że on źle tym kierował. To naprawdę trzeba by zrobić takie badania, czy można było szybciej, taniej i w ogóle, prawda? I chyba wyjdzie, że wcale tak nie było. W każdym razie, proszę Państwa, już liczba urzędów pocztowo-telegraficznych wzrosła do 252. No więc w ciągu tych dwóch miesięcy przybyło prawie 100 urzędów, a one były kluczowe dla opanowania sytuacji wewnętrznej i kluczowe dla prowadzenia polityki zagranicznej, a de facto tak naprawdę wojny, bo tego stanu, w którym się Polska ówcześnie znajdowała. I rzeczywiście Arciszewski, który miał cały szereg problemów, zresztą te materiały pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków, ja je przedstawię, ale jednym z takich kluczowych było zarządzenie, aby wszyscy urzędnicy tych urzędów pocztowo-telegraficznych w sposób, bez zbędnej zwłoki, pomagali wojsku. To znaczy, wojsko miało pierwszeństwo. Co by się nie działo, to wojsko miało pierwszeństwo. To było jedno z jego zarządzeń. Proszę Państwa, jak 18 listopada Piłsudski powołał rząd, co ciekawe, tymczasowy rząd Ludowej Republiki Polskiej, on się tak dokładnie nazywał, dokładnie tak samo jak ten, który powstał
11 dni wcześniej w Lublinie. A to są po prostu dokumenty. I taką decyzję o takiej nazwie podjęła Rada Ministrów 20 listopada 1918 roku. Ten rząd tak się nazywał. Więcej, wszyscy ministrowie byli obywatelami ministrami. A Arciszewski wydał zarządzenie nakazujące w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej zwracać się do siebie per obywatel. W nawiasie nie używać per pan. To o czymś świadczy, tak? To jest no takie klasyczne, prawda, obywatelu. Zresztą obywatel, komendant, prawda? To są jeszcze te czasy legionowe. Proszę Państwa, przepraszam, spojrzę tylko. Co było największym osiągnięciem Arciszewskiego w tym okresie jego ministerium? To jest to, do czego już nawiązałem, mówiąc, że on był świetnym ministrem pracy i polityki społecznej. Otóż to jemu należy zawdzięczać 8-godzinny dzień pracy. Te dokumenty, które ja przebadałem, one pokazują jedną rzecz. To się pojawiło już w manifestie, tym 6-7 listopada, gdzie pojawił się 8-godzinny dzień pracy. To była jego inicjatywa. On to Hołówko napisał manifest, ale on, mówiąc kolokwialnie, wrzucił ten temat. Więcej, on, proszę Państwa, 7 listopada z balkonu hotelu Victoria, nieistniejącego, bo Niemcy go zbombardowali 9 września 1939 roku, został tylko plac, przemawiając do mieszkańców miasta Lublina, powiedział o 8-godzinnym dniu pracy. Ten temat powróci w momencie, kiedy będzie rząd Jędrzeja Moraczewskiego. On został przez Arciszewskiego zadekretowany jeszcze 17 listopada, czyli potwierdzony on jako minister pracy i potem został potwierdzony przez Piłsudskiego 23 oficjalnie, to był oficjalny dekret o 8-godzinnym dniu pracy, a Rada Ministrów, a on to wstawił na 4 posiedzenie Rady Ministrów 20 listopada 1918 roku. To on ten projekt pilotował, to on przekonywał, a zwróćcie Państwo uwagę, że to wcale nie musiało być takie oczywiste, że ten 8-godzinny dzień pracy jest czymś takim, co my powinniśmy na takim absolutnym zero starcie przyjąć. Jak przekonywał członków Rady Ministrów? Otóż mówił tak, panowie, de facto to już obowiązuje, bo jest dekret. To po pierwsze. Po drugie, część fabryk już to wprowadziła. No, skoro już to wszystko, ta machina się rozpędziła, to nie wracajmy do tego 10- czy 12-godzinnego dnia pracy, albo nie róbmy tego, znaczy nie wycofujmy się z tego, co uchwaliliśmy. W końcu jesteśmy rządem de facto socjalistycznym i idźmy w ten 8-godzinny dzień pracy. I rzeczywiście od tego momentu mamy ten 8-godzinny dzień pracy, co moim zdaniem należy zawdzięczać absolutnie Tomaszowi Arciszewskiemu. Proszę Państwa, przechodząc do puenty, jakim był ministrem? Znaczy, to trudno powiedzieć. Nie ma wiele materiałów. Materiały archiwalne de facto na ten temat milczą. Ministerstwo Poczt i Telegrafów tego okresu to są jakieś strzępy, które nic nie wnoszą zupełnie do możliwości poznania, jakim był ministrem. Analizując tylko i wyłącznie jego dorobek, na przykład na Radzie Ministrów, na 59 dni Rady Ministrów rządu Moraczewskiego, było 45 posiedzeń, Arciszewski był obecny na 41, czyli daje to takie 91%, ponad 91% obecności. Całkiem nieźle, zważywszy, że proszę Państwa, te posiedzenia odbywały się codziennie de facto, tam są jeszcze święta Bożego Narodzenia, w godzinach popołudniowych, czyli oni de facto prowadzili normalną pracę administracyjną, powiedzmy do 15,
a po 15 siadali, co też potem było też regułą wielu rządów II Rzeczypospolitej, że na przykład Rada Ministrów zaczynała się o 16.40 czy 16.20, jak już urzędników nie było, można było normalnie porozmawiać, a często kończyła się przed północą. Kończę, panie przewodniczący. Tak? Okej. Dobrze, proszę państwa, więc taki wniosek można by wyciągnąć, ale też byłbym tutaj daleki od tego, żeby powiedzieć, że pozostali obijali się, nie przychodzili na te Rady Ministrów. Nie, no to jest właśnie taki czas, kiedy rzeczywiście ci ludzie ciężko pracują, co nie znaczy, że teraz nie pracują, ale no, codzienne posiedzenia rządu, sami państwo rozumiecie, to nie jest coś oczywistego. Jeśli chodzi o taką jego pracę jako ministra, no to poza tym, co powiedziałem, gdzie starał się mimo wszystko dokonać pewnej łączności, co się nie udało, dlatego że Galicja weszła, już została przyłączona po 1 stycznia, okej, ale to nie ma odbicia w tych materiałach, czyli to, co on zapowiadał, że budżet się zrównoważy, jak przejmiemy Galicję, poczty, urzędy pocztowo-telegraficzne Galicji i jak przejmiemy urzędy pocztowo-telegraficzne byłym zaborze pruskim, bo one de facto są niezniszczone. Skoro są niezniszczone, to one będą przenosiły dochody, a więc budżet się zbilansuje, a w tej chwili na koniec roku mamy no niestety jednak superatę, te 10 miliardów marek polskich. Proszę państwa, z takich, może jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, którą on wprowadził, aczkolwiek to nie on był inicjatorem, tylko Stanisław Tugut, żeby pozbawić orła korony, to jego ministerstwo, a w zasadzie on to na Radzie Ministrów przedstawiając znaki pocztowe, przedstawiło te znaki rzeczywiście bez orła w koronie. I tutaj realizował absolutnie politykę, świadomą politykę rządu, tak, że to ma być jakby ta korona, która jest symbolem królestwa, przeszłości, zrywamy z tym i miały o tym również świadczyć chociażby znaki pocztowe. Proszę państwa, czasami jemu przyszło podnieść opłaty pocztowe za przesyłki gazetowe. Wywołało to pewną burzę, no ale potem się trochę z tego wycofał pod wpływem właśnie tej krytyki. I w konsekwencji, kiedy później pytał Rady Ministrów, pytał premiera, co ma zrobić, bo piszą do niego różne instytucje, żeby zwolnił z przesyłek, żeby opłat przesyłowych, to premier powiedział, panie ministrze, niech pan sobie radzi sam. To jest pańska kompetencja i proszę sobie tutaj w tej kwestii samodzielnie poradzić. Proszę państwa, puentą będzie cytat. Zdając sobie sprawę z tego, że jest to cytat pewnie nieobiektywny, bo on jest z jego życiorysu z 1922 roku, który został opublikowany w Robotniku, a więc w Gazecie Socjalistycznej, ale tak oto niepodpisany autor pisał, że po objęciu teki ministra poczty i telegrafów musiał, czyli Arciszewski, przełamywać sabotaż endeckich urzędników, ale wkrótce swoją pracą i taktem zyskuje szacunek i uznanie nawet wśród tych, którzy go powitali sabotażem jako ministra robotnika i dawnego bojowca. Zdaję sobie oczywiście sprawę i to jest jasne, że Gazeta Socjalistyczna przed wyborami pisała tak, czy rzeczywiście jest to kompletny obraz, który można by próbować zrekonstruować dotyczący tego ministerium, powiem szczerze, nie wiem, no bo z uwagi na krytykę źródła, prawda, trzeba jednak brać to pod uwagę, ale
na pewno, proszę Państwa, jego dokonaniem, takim ostatnim przed odejściem z tego rządu, była decyzja o wydawaniu dziennika urzędowego Ministerstwa Poczty i Telegrafów. Więc tak naprawdę źródła informacji, które oni w tym pierwszym numerze skoncentrowali, czy pokazali te najważniejsze dokonania, które ministerstwo w tym czasie i minister, bo jeśli mamy podpis, no to jest minister, w tym czasie zostały wydane. I niewątpliwie z punktu widzenia historyka ten drobniutki elemencik również należy zapisać na jego korzyść. Dziękuję Państwu bardzo.